Dzień dobry, zapraszam na magazyn Gliwicki Przegląd Sportowy. W tym odcinku zabierzemy Państwa na relację z cyklicznie rozgrywanej imprezy biegowej, która posiada sporą rzeszę stałych miłośników. Wybierzemy się do Łabęd, gdzie rozegrano pierwszy akord 13. kolejki Ekstraklasy Futsalu. Ponadto przyjrzymy się ligowym poczynaniom innych gliwickich drużyn. Radek Nosal, zapraszam. Pierwsza w tym roku, a zarazem 25. edycja Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej już za nami. Impreza zorganizowana przez Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędzi Wiatr Gliwice cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tym razem w lesie komunalnym wystartowało około 400 uczestników. Po tych zawodach jedno jest pewne, to będzie rok pełen pozytywnej prowokacji. Naprawdę nie spodziewaliśmy się aż tylu osób dzisiaj, bo ostatnio startowało około 300, dzisiaj jest grubo ponad 400, prawdopodobnie jeszcze nie policzyliśmy dokładnie, więc skąd to się wzięło, nie mam zielonego pojęcia, pewnie dlatego, że no, spodobało się to na tym polanie, że to jest bieganie nie po ulicy, tylko właśnie w parku, w naturze, a nie po asfalcie, więc może to przyciąga ludzi. Potem w zimie jednak jest mniej tych biegów organizowanych, więc nie bardzo jest gdzie pobiegać tak naprawdę, a Tutaj jednak co miesiąc regularnie już startujemy, także trzeci rok to już mamy swoich stałych bywalców, którzy tutaj jeden gość jest, który naprawdę przebiegł wszystkie do tej pory 24 biegi, dzisiaj jest też, 25 raz biegnie, więc no, są tacy, którzy są wierni, a w tym roku przyszło teraz w styczniu mnóstwo osób nowych. Hasło imprezy brzmi: da się sprowokować do walki z lenistwem. Czy trzeba posunąć się aż do prowokacji, żeby zmotywować ludzi do udziału w aktywności do obiegu? No dla niektórych tak, dla niektórych właśnie mówię, że to jest właśnie dla nich motywujące, że to muszą co miesiąc przyjść i tak, no nie raz się nie chce, bo albo zawsze jest jakaś wymówka, żeby nie pójść pobiegać, a że jest za zimno, a że za ciepło, a że za sucho, że za mokro, że duszno, że jestem najedzony albo głodny, a to po prostu jest termin wyznaczony i trzeba przyjść, no bo jak się nie przyjdzie, to statuetka przepadnie, no i takie prowokowanie, ale w dobrym sensie. Czy nie każdego da się sprowokować, pana zdaniem? Nie, każdego się nie da sprowokować, bo są tacy naprawdę zatwardziali niebiegacze, którzy mówią, że to jest nie dla człowieka. Takie bieganie, to się człowiek spoci po prostu. No. Ale takich jest niewielu jest takich. W całym natłoku imprez biegowych w Gliwicach i nie tylko, bo również w całym regionie na Śląsku wybrali panowie akurat ten bieg. Dlaczego? Ponieważ mieszkam w Gliwicach dość niedaleko stąd, w związku z powyższym łatwo jest mi tutaj przyjechać. Nie sądzi pan, że to jest istny fenomen, jeśli chodzi o biegi i taka frekwencja? Na przestrzeni czasu faktycznie widać, że w Gliwicach jest to środowisko dość duże. Miło spędzamy razem czas, większość znajdzie się tam zna. Spotykamy się prywatnie, czasami zawodowo, czasami na biegach w formie rywalizacji. W związku z powyższym gdzieś się wszyscy przeplantujemy, dlatego fajnie spędzamy razem czas, nawet biegając, tak? Jest to jakiś pomysł na weekend. Zamiast spać, można pobiegać. O to w tym chodzi? Tylko pomysł na spędzenie wolnego czasu? Nie, no, także trening, no, spotkanie ze znajomymi, no i że jest regularnie, bo jest raz w miesiącu, taka regularność. No. To, że jest regularnie, to znaczy, że dobrze? No, że dobrze, że można coś rozwinąć, zacząć od jednego kółeczka, skończyć na czterech, bądź poprawić sobie czas, no. Jest fajnie. Dla mnie to jest pierwszy bieg, pierwszy nowy rok, zaczynam tą... Nowy rok, nowe cele. No, powiedzmy nowe cele, ale w zeszłym roku chciałem zawsze spróbować, jakoś nigdy nie wychodziło. Z nowym rokiem stwierdzenie, tak, zrobimy w tym roku co najmniej 9, no. Więc zaczynamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Impreza nazywa się Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa. Co pan czuje, gdy ktoś pana prowokuje? Aż mi się zrymowało. Co ja czuję, gdy mnie ktoś prowokuje? Zależy jeszcze kto. Dobre pytanie, trochę zaskakujące. No ale raczej prowokacja polega na tym, żebyśmy właśnie wspólnie, przynajmniej jeżeli mówimy o tym evencie, żebyśmy wspólnie pokonywali pewne bariery. No i też tak się dzieje. Tak? Jeżeli ktoś nas prowokuje do biegnięcia szybciej, to staramy się to zrobić, do osiągania kolejnych celów, no samorealizacji, żeby wszystko kręciło się do przodu, tak? Podobnie w pana przypadku? No podobnie, no prowokacja do czegoś lepszego, do postępu. Z dnia na dzień, z biegu na bieg.
Dla nas jest to bardzo ważne. Ja tutaj biegam już drugi rok, właściwie prawie trzeci. Dzieci też uprawiają sport, piłkę, wspinaczkę, więc sport jest u nas bardzo ważny w życiu, w rodzinie. No i mamy taki cel, ja się do półmaratonu przygotowuję. Dzieciaki no chcą trochę mniej, ale próbują. Mąż też tutaj gdzieś jest. No i uważamy, że ruch, taki bieg to jest bardzo fajnym pomysłem na weekend. I cieszę się, że moja cała rodzina się zdecydowała. Mamy tutaj dużo przyjaciół, znajomych i wszyscy razem. Uważam, że to jest piękne. Mówię, nie trzeba dużo nakładów finansowych, a człowiek się potem fajnie czuje, endorfiny się uwalniają. No i no cieszę się, że oni też chcą, za 9 startów będą mieli statuetkę, więc to jest ich cel. I mam nadzieję, że nam się to uda. A wy panowie, jesteście przygotowani do tej imprezy? Tak. A jak się przygotowujecie? Biegacie z rodzicami? Tak. Codziennie w weekend, w sobotę o 10 wychodzimy i biegamy 5 km. Mamy oczywiście więcej. I na tym polega nasz weekend. To fajne cele na weekend. A na ten weekend jedno okrążenie? Tak. Póki jest tak zimno, na razie będziemy biegali jedno okrążenie. Gdy będzie cieplej, spróbujemy pobiec więcej. No właśnie, jakie to uczucie biec w środku zimy? Czy to raczej sprawia większą frajdę, że biega się w pełnym śniegu? To znaczy jest fajnie, człowiek tak się mocno nie poci jak w lecie. Mi się teraz przyjemniej biegnie niż latem, gdy było 30 stopni. Ale rzeczywiście można się przewrócić, jest ślisko. Ostatnio w grudniu tutaj dziki spotkaliśmy i jelenia tutaj w tym lasku. Trzeba było chyba uciekać przed dzikiem. Nie, zatrzymaliśmy się z kolegą, czekaliśmy aż dzik przejdzie ścieżką i dopiero żeśmy ruszyli za nim. Fajnie, jest malowniczo bardzo przede wszystkim. Tylko się wypatruje tych zwierząt i nie wiem, nam to sprawia frajdę. Ale nie było groźnie. Nie, nie było groźnie. Byliśmy szybsi. Uśmiechy, radość, szczęście. Jakie nastawienie przed biegiem? No, bardzo gorące. Trzeba mieć gorące nastawienie, bo w tym mrozie ciężko dzisiaj. Atmosfera się Państwu udziela, widzę. Tak, jak najbardziej. Teraz rozgrzewka. Jakie cele na całą imprezę? Zobaczymy. Nie wiadomo. Będzie w trakcie. Tak. 5 lub 21. O, tak. Często Panie biorą udział w Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej? Pierwszy raz. Od pół roku biegam i teraz zdecydowałam się na udział w prowokacji właśnie. Dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat ta impreza? Podoba mi się cykliczność imprezy. 12 razy w roku, prawda, raz w miesiącu. Super sprawa, motywacja, żeby pracować nad sobą. A co pani czuje, gdy ktoś panią prowokuje? Co czuję? Adrenalinę, chęć do walki i siłę do walki. A pani? Tak samo, jak najbardziej siła. Będzie dobrze, nie? No musi być. Musi być, tak jest. No fajnie, dużo ludzi, bardzo dużo biegaczy w tym roku. A sama trasa jak wygląda? Fajna, bardzo fajnie. No po parku, praktycznie wszystko po lesie, bardzo sympatycznie. Biegnie pan z synem przypiętym do sanek. No tak dzisiaj wyjątkowo, bo aura dopisała, jest śnieg, więc korzystam. Dodatkowe obciążenie? No, takie 25 kilo gdzieś. Na pewno trudniej, ale też chyba lepsza forma dzięki temu. Zabawy dla dziecka bardziej, dla mnie też jakiś ciekawy trening, jakaś forma treningu na pewno. Dziecku się podoba? Ja mu bardzo. Podoba ci się? Aha, tak. A co ci się podoba? Jazda na sankach. Jazda na sankach? Cieszysz się, że tatuś cię wiezie? Tak. Jakie cele na dzisiaj, bo jest pan po pierwszym okrążeniu? No, chcę przebiec całość, ale no, prawdopodobnie jeszcze jedno kółko z dzieckiem, a kolejne dwa już przebiegnę sam, bo... No zobaczymy, ale nie wiem, czy dam radę, bo rzeczywiście mało śniegu trochę, kamienie wystają i po prostu te sanki się tak ciężko ciągnie, że no jest ciężko. Z tym, że mam od razu, jeśli można, apel, jak są jacyś wolontariusze, chętnie przyjść pomóc, zapraszam, harcerze, czy obojętnie, niezrzeszone osoby, indywidualnie, proszę do nas dzwonić, czy pisać maile, są na kontakty podane na stronie naszej internetowej, naprawdę brakuje nam rąk do pracy. Chętnie przygarniemy tutaj, to nie za darmo całkiem, bo zawsze jakiś tam bombonierka znajdzie, cukierek, batonik, kiełbaska darmowa, herbatka, także to nie jest całkiem za darmo, za jakoś tam jakieś wyżywienia. Poza tym no sława Gliwicka. Ze względu na rozegrane w poniedziałek spotkanie towarzyskie kadry Polski w futsalu z Hiszpanią, 13. kolejka Ekstraklasy została przełożona na pierwszy weekend lutego, ale z jednym wyjątkiem. Wydział Gier pozwolił rozegrać spotkanie pomiędzy NBIT-em Gliwice a Euromasterem Chrobry Głogów ze względu na brak powołań do kadry w obu zespołach. NBIT przegrał jednak te spotkanie 1-3. Jedynego gola dla pomarańczowo-srebrnych zdobył tuż po przerwie Taras Tarasowicz.
Łukasz, o pierwszej połowie właściwie można powiedzieć, że się odbyła. Drugą rozpoczęliście bardzo obiecująco od bramki. Później jednak rywale was dosyć mocno wypunktowali. No tak, no gdzieś dzisiaj mieliśmy mały szpital, gdzieś Pępek wypadł za kartki. Dwóch zawodników dzisiaj było niedysponowanych. Graliśmy w ośmiu. Mecz fajnie nam się ułożył, bo wygrywaliśmy 1-0, gdzieś jakieś proste błędy indywidualne gdzieś się zadecydowało o tym, że pozwoliliśmy drużynie z Głogowa uwierzyć w to, że mogą tu wywieźć jakieś punkty, no i później nas już wypunktowali, na nich się rzuciliśmy, co skarcili nas trzecią bramką. No, szkoda, bo gdzieś ten początek rundy mamy jakiś taki, nie umiemy na te właściwe tory po prostu wejść. Teraz gramy na Toruniu bardzo ciężki mecz, później jest jakaś mała przerwa, więc mam nadzieję, że poprawimy te braki i wrócimy do tej dyspozycji z pierwszej rundy. Wiedzieliśmy, że Euromaster to jest dobra drużyna, znaliśmy jej atuty, znaliśmy jej słabe strony. Stąd ta pierwsza połowa właśnie. Czekaliśmy na błąd przeciwnika, nie chcieliśmy się otwierać, nie chcieliśmy się nadzieć na jakieś groźne akcje z ich strony. I czekaliśmy na swoją szansę i ta szansa przyszła w drugiej połowie. No niestety chwila dekoncentracji i niestety nie udało nam się tego już odrobić. Kapitan przed chwilą w rozmowie powiedział mi, że przyczyny porażki upatruje między innymi w tym, że mieliście w drużynie, tak powiedział, szpital. Czy w małej ilości zawodników, w wielu kontuzjach upatrujecie przyczyny porażki? To znaczy, nie chciałbym na gorąco szukać przyczyn. Na pewno był to jeden z czynników, ale nie chciałbym na niego zrzucać, dlatego że no, mieliśmy 8 zawodników, nie licząc bramkarzy, 8 zawodników gotowych do gry na 100%. No, kadrę mamy na tyle szeroką, na ile mamy i musimy sobie z tym radzić. I nie chciałbym tutaj na siłę się usprawiedliwiać. Faktycznie, to kapitan nasz miał rację, ale myślę, że to wszystko przegraliśmy w naszych głowach przez te 3-4 minuty w drugiej połowie. Czy jakiekolwiek znaczenie miało dla was fakt, że jako jedyni spośród ekstraklasowych drużyn rozgrywaliście w ten weekend mecz 13 kolejki? Chcieliśmy grać ten mecz szybko już, żeby nie wypaść z rytmu. Tym bardziej, że dwa pierwsze mecze też nie wypadły tak, jakbyśmy tego chcieli. Chcieliśmy przed własną publicznością zdobyć 3 punkty, żeby później do Torunia jechać z lepszym nastawieniem. No, okazało się, że ta liga faktycznie jest taka mocna, jak w pierwszej rundzie się wydawało i w każdym meczu będziemy musieli walczyć na 100%, żeby jakiekolwiek punkty tutaj jeszcze wywalczyć. Raz wyjazd was czeka do Torunia. W pierwszym meczu wygraliście z nimi 2-1. Z Toruniem często sąsiadujecie w tabeli. Jaki cel zatem? Wygrać, rozumiem. No tak, no tak jak mówię, musimy wrócić na tą naszą taką normalną dyspozycję. Przemek wraca po kartkach, także jest to też na pewno dla nas jakieś duże wzmocnienie. No jest to bardzo ciężki wyjazd na pewno tam do tego Torunia. Jedziemy dzień wcześniej. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się wygrać jakiś mecz i pójdziemy na takiej pasie już dalej. Spodziewałeś się takiego startu tej drugiej rundy? Tak jak wspomniałeś, Puchar Polski, dwa mecze ligowe. Te dwa mecze ligowe, jeden remis, jedna porażka. Tak, rozumiem, że tak nie miało być, ale jakie masz odczucia względem tego? Znaczy, za szybko uwierzyliśmy chyba, że jesteśmy drużyną z czuba tabeli. Zaczęliśmy patrzeć w górę, a tak naprawdę musimy patrzeć teraz za siebie po tych kilku meczach. Myślę, że ten kubeł zimnej wody spowoduje, że wrócimy na właściwe tory i będziemy zdobywać punkty, bo stać nas na to na pewno. Zmieniamy temat na koszykówkę mężczyzn. GTK w poważnych tarapatach. O kryzysie wspominano już kilka przegranych meczów temu. Dziś śmiało można mówić o czarnej serii i blamażu. W sobotę Gliwiczanie rywalizowali na wyjeździe z ACK UTH Rosa Radom i polegli 58-86. Była to, uwaga, 11. porażka z rzędu koszykarzy z Łabędz. Ostatnie zwycięstwo Gliwiczanie odnotowali 7 listopada ubiegłego roku. GTK okupuje końcową pozycję w tabeli, a widmo spadku przy takiej postawie staje się niestety coraz bardziej realne. W drugiej lidze nie lepiej spisali się zawodnicy AZS-u Politechniki Śląskiej, przegrywając w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem 58-79. Siatkarki AZS-u Gliwice uległy na wyjeździe ekipie ŁKS-u Łódź 1-3. Akademiczki były lepsze tylko w drugim secie spotkania. W pozostałych musiały jednak uznać wyższość rywalek. Podopieczne Krzysztofa Czapli po tym spotkaniu plasują się na 10. pozycji w tabeli pierwszej ligi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki programu Gliwicki Przegląd Sportowy. Do widzenia, Radek Nosal, Telewizja Imperium.